Dzień dobry, dziś porozmawiamy sobie o pielęgnacji włosów zimą. Jeżeli kiedykolwiek przytrafiło Wam się coś takiego, że zauważyłyście, że Wasze kosmyki włosów pokrywa szron, to jest bardzo zły objaw. To oznacza, że woda, która wydobywa się z włosa, która jest we włosie, zaczyna zamarzać i to prowadzi po prostu do mechanicznego uszkodzenia włosa. Jeżeli nie już teraz, w tym danym momencie, to osłabia go, będzie on bardziej podatny na możliwość złamania, urwania się w przyszłości, być może za kilka tygodni czy miesięcy. Pamiętamy, że nasz włos powinien być zdrowy, powinien być mocny przez jak najdłuższy czas, ponieważ włos rośnie systematycznie i zostaje z nami przez kilka lat, zazwyczaj 2 do 5, to jest też taka kwestia mocno uwarunkowana genetycznie, więc warto jest dbać o to, by włosy były w dobrej kondycji przez bardzo, bardzo długi czas. Więc unikamy tego efektu, kiedy szron pokrywa nam włosy, kiedy widzimy, że nasze włosy nagle pod wpływem zimnej, niskiej temperatury zaczynają pokrywać się właśnie takim jakby zlodowacieniem, po prostu no, szron na nich się wytwarza. To jest najlepszy znak na to, że powinnyśmy coś w naszej pielęgnacji poprawić. I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie na temat tego, co do pielęgnacji wprowadzić. I pierwsze, co powinno przyjść nam wszystkim do głowy, to emolienty. Emolienty są to substancje tłuszczowe, które nabłyszczają włos, chronią go właśnie przed wpływem czynników zewnętrznych, uelastyczniają i nabłyszczają. Emolienty możemy wprowadzić do swojej pielęgnacji na wiele sposobów, więc jestem pewna, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Pierwszym, najbardziej podstawowym krokiem jest po prostu wprowadzenie oleju do olejowania, nawet przed każdym myciem. Kwestia, jak często olejować, ile nakładać, które nasze włosy oleje będą lubić bardziej czy mniej, to jest kwestia bardzo indywidualna i dlatego warto testować różne metody olejowania, żeby teraz nagle w tym zimowym okresie nie łapać się czegokolwiek, co może naszym włosom nie spasować. Natomiast wiem, jak jest. Mądrze jest mówić i dywagować, ktoś może właśnie w tym momencie się zorientować, coś jest w tej pielęgnacji nie tak, muszę coś zmienić, nie wiem co. I wtedy fajną opcją są mieszanki olejów, z racji tego, że jeżeli jest mieszanka, są różne kwasy tłuszczowe, więc jest większe prawdopodobieństwo, że trafimy na to coś, co naszym włosom będzie odpowiadać. I sprawdźcie sobie, jak Wasze włosy będą reagować, czy na przykład robić sobie taką kurację, nie wiem, raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, czy może nawet co każde mycie, bo to jest też bardzo indywidualna kwestia. Nasze włosy, jakie będą mieć preferencje i jak często będą potrzebować wprowadzanie oleju do pielęgnacji włosów. Przykładem takiego kosmetyku do olejowania jest maska Recibo. Ona tutaj ma mnóstwo różnych olejów, więc jest takim preparatem, który będzie działał na różne poziomy włosów i spisze się zarówno przy włosach nisko, średnio czy wysoko porowatych. Natomiast to, co mi się podoba, mamy tutaj też substancje, które są analogami silikonów, więc prawdopodobnie efekt takiego wygładzenia włosów i sypkości zaobserwujemy naprawdę szybko. Inną metodą wprowadzenia emolientów, no to są oczywiście odżywki i maski. Natomiast to, na co szczególnie warto jest zwrócić uwagę, to odżywki, maski typowo emolientowe, czyli takie, które będą przeznaczone stricte do ochrony naszych włosów, do ich nabłyszczenia, wygładzenia, ochrony, które nie zawierają tych substancji protein i humektantów, które właśnie w nadmiarze mogą powodować między innymi to, że woda ucieka nam z włosa i łatwo pokrywa się tym szronem. Więc zwracamy sobie uwagę na obecność emolientów i jeżeli nie czujecie się zbyt pewnie w czytaniu składników incji Waszych kosmetyków, to szukajcie właśnie typowo emolientowych odżywek masek i je sobie wprowadzamy do pielęgnacji częściej niż tą odżywkę, którą lubimy najbardziej i używałyśmy do tej pory systematycznie. Przykładami takich typowo emolientowych kosmetyków z Hair Detail Cosmetics naprawdę jest bardzo dużo takich stricte czysto emolientowych odżywek i masek, między innymi właśnie te odżywki z serii Flylight. Ja bardzo lubię tą do włosów niskoporowatych, no bo ona nie powoduje u mnie przyklapu, ale są one dopasowane do porowatości, mamy też do średnioporów i wysokoporów, ale też w ofercie Hair Detail Cosmetics obecne są m.in. maska Biana czy Liquid Gold, przeznaczone też do tego, że mają włosy chronić, nabłyszczać, typowo emolientowe kosmetyki. A jeżeli chodzi o taką markę bardziej dostępną w drogeriach, zwróćcie uwagę na maskę Cocoa Butter z Garnier Hair Food. Ona również jest czysto emolientowa, więc może się okazać ciekawą opcją dla tych z Was, które szukają czysto emolientowych kosmetyków.
A jeżeli jesteście bardziej obeznane w składnikach Inci i nie boicie się zerkać do składu, to zwróćcie uwagę na to, co znajduje się już wysoko w składzie odżywki maski do włosów, którą stosujecie. Bo jeżeli odżywka maska będzie miała na przykład na drugim miejscu w składzie glicerynę, humektant, z proteinami chyba się jeszcze nie spotkałam, ale też nie jestem w stanie znać całej oferty, która jest na rynku, więc warto zwracać uwagę na to, co mamy już na drugim, trzecim miejscu w składzie. Jeżeli na drugim miejscu w składzie będzie jakiś humektant, to bardzo prawdopodobne jest, że pod wpływem takich niekorzystnych warunków atmosferycznych, jakimi przykładowo są mróz i bardzo zimna pogoda, to nawilżenie będzie nam z włosów uciekać. I przykładowo chciałam Wam pokazać dwie odżywki, które ja aktualnie sobie używam, poza tą emolientową. To właśnie jest z Heritage Cosmetics odżywka taka nawilżająca maska Merher i ona na drugim miejscu w składzie ma alkohol cetearylowy, później ma emolienty i dopiero w kolejnej części pantenol jako substancję już taką pierwszą humektantową. Więc pomimo tego, że to jest maska, która ma mieć działanie nawilżające i humektantowe, to zrobiona jest w taki sposób, by niwelować puszenie włosów, uciekanie nawilżenia i tym samym ewentualnie możliwość właśnie pokrywania się szronem. Czyli zwracamy uwagę na to, by emolientów no, było w tym składzie więcej, żeby one były na pierwszym, na drugim miejscu w składzie, bo pierwsza zawsze jest woda w tych kosmetykach, ale tak na drugim miejscu w składzie, żeby to był pewniak, to tak w pogodę taką typową, jaką mamy aktualnie, mroźną, to bym rekomendowała. A jeżeli chodzi o takie proteinowe, moje włosy, żeby ładnie się kręcić, doceniają proteiny i staram się wynajdywać kosmetyki z proteinami. I przykładowo tutaj moja ulubiona odżywka Altera, ona ma na drugim miejscu w składzie również alkohol cetearylowy, później też ma emolient, olej sojowy i dopiero właśnie tak w połowie składu jest gliceryna, gdzieś tam pod koniec właśnie większa ilość protein, czyli jest to odżywka, która z jednej strony będzie dawała i nawilżenie, i to takie wzmocnienie, podbicie skrętu typowe dla protein, ale przez to, że baza jest mocno emolientowa, no to nie obserwuję takiego działania, że te włosy pokrywają się szronem, tylko całkiem dobrze są one chronione przed wpływem czynników zewnętrznych. Ostatni sposób na dostarczenie emolientów, bardzo prosty, zabezpieczanie końcówek. I o ile przez cały rok zabezpieczanie końcówek jest mega, mega ważne dla zdrowia i pięknego wyglądu włosów, o tyle w okresie zimowym jest to absolutnie istotne i potrafi wiele zmienić w pielęgnacji. Bo z jednej strony, wygładzając ten włos, pokrywając go bezpośrednio taką emolientową substancją, chronimy go nie tylko przed mrozem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, ale również przed ocieraniem o czapki, szaliki, chustki, kurtki, whatever, co nosicie. I to jest o tyle też istotne, że jeżeli obserwujecie, okej, no coś z tymi włosami jest nie tak, nie mam możliwości już teraz w tym momencie zakupić nie wiadomo jakiej ilości nowych kosmetyków do pielęgnacji, to zwracajcie uwagę na fryzury, bo wychodzenie na mróz na przykład w spiętych włosach, koczek, warkocz sprawia, że te włosy lepiej chronią się przed wpływem warunków zewnętrznych. Można też schować włosy pod czapkę czy pod kurtkę. Tylko pamiętamy, że jeżeli te włosy są rozpuszczone i gdzieś swobodnie ocierają pomiędzy kurtką a swetrem, bluzą, który mamy na sobie, to jest też duże ryzyko otarcia tych włosów, uszkodzenia, zniszczeń. Więc spinanie włosów w okresie zimowym jest bardzo, bardzo ważne. I dodatkowo, no jeżeli jednak no, przytrafi nam się, że gdzieś tam te włosy musimy schować pod kurtkę, jest to ryzyko ocierania, to jeżeli pamiętałyśmy o zabezpieczaniu końcówek, to na pewno te włosy troszeczkę lepiej będą znosić taką traumatyzującą dla nich sytuację. Ale wiecie jak jest, jeżeli będziemy używać zbyt mocnych kosmetyków myjących, to później nakładanie odżywek, masek wcale nie ratuje nas w tej patowej sytuacji. Także bardzo istotne jest, by zwracać uwagę na to, jakimi szamponami myjemy włosy. Bo szampon, który będzie bardzo dla włosów delikatny, będzie skutecznie je oczyszczał z zanieczyszczeń, a jednocześnie nie będzie naruszał zbyt mocno ich struktury, też będzie lepszą opcją, bo jeżeli nałożymy wtedy do takiego delikatnego szamponu jeszcze jakąś na przykład emolientową odżywkę czy maskę i będziemy pamiętać jeszcze dodatkowo o zabezpieczaniu końcówek, to wtedy nasze włosy naprawdę będą bardzo dobrze chronione przed ujemną temperaturą. I przykładowo u mnie w tym momencie są w łazience dwa kosmetyki, Inni Mini Szampon, on się przewija u mnie dość systematycznie,
z uwagi na to, że jest to mój ulubiony szampon, bardzo delikatny, a jednocześnie dobrze się pieniący i dobrze oczyszczający. On też ładnie podbija mi skręt, zapobiega temu, żeby mi się skóra głowy gdzieś tam swędziała, żeby coś się łuszczyło. Także to jest taki kosmetyk, który u mnie jest bardzo systematycznie i nic dziwnego, że zimą postanowiłam do niego wrócić. Natomiast drugą opcją, którą jeszcze nie testowałam, ale którą z całą pewnością chciałabym spróbować, to jest Kołosz Hair Detail Cosmetics. I chociaż go jeszcze nie testowałam, to z jego pomocą chciałam nawiązać do kołoszy, czyli do takich szamponów, które są bardzo delikatne, które mogą mieć wręcz taką odżywkową konsystencję i one są delikatniejsze niż jakikolwiek szampon testowałyście. Hair Detail Cosmetics ma w swojej ofercie kilka kołoszy, więc warto zwrócić uwagę, ale jeżeli chodzi o też taką marketową półkę, to mogłabym podpowiedzieć szampon z tej samej serii Alterra. Też taką ma odżywkowo-kołoszową formulację. Kołosz odżywka myjąca Stars from the Stars, a także balsam myjący do włosów Sylveco. Zdrowo wyglądający włos to włos, który już od mieszka włosowego jest prawidłowo syntetyzowany i prawidłowo wzrasta, więc warto dbać również o skórę głowy, by była odpowiednio nawilżona. O ile w zdecydowanej większości przypadków odpowiedni szampon sprawia, że skóra głowy jest w dobrej kondycji, o tyle jeżeli macie jakieś wrażliwości, dermatozy albo po prostu jakieś problemy bardziej kosmetyczne, ale związane ze skórą głowy, to warto jest zwrócić uwagę na wcierki, bo chociaż wcierki często kojarzą się w pierwszej chwili z pobudzeniem wzrostu włosów i najczęściej po to je stosujemy, to nie tylko. Jeżeli macie problemy z suchą skórą głowy, jakieś uczucie swędzenia, dyskomfortu Wam się pojawia, to warto zwrócić uwagę na wcierki, które mają właściwości nawilżające i łagodzące. Kilka tygodni temu udało mi się dostać w Rossmanie wcierkę Neboa i to jest mikrobiom Care, czyli taka wspierająca naturalną mikroflorę, ale ona jest super pod kątem działania nawilżającego na skórę głowy i chociaż czytałam o niej takie opinie, że ona trochę oblepia skalp, no to muszę przyznać, że chyba to jest kwestia zależna od preferencji skóry głowy, bo ja mam suchą skórę głowy i mogę stosować tą wcierkę nawet w dużej ilości i nic mi nie przetłuszcza, po prostu moja skóra głowy potrzebuje dodatkowego nawilżenia i wypija tą wcierkę, ale efekt ukojenia, nawilżenia, komfortu towarzyszy mi potem aż do kolejnego mycia. Osobiście nie obserwuję po niej uczucia na przykład jakiejś tłustości, nieświeżości włosów, także bardzo mi pasuje i na chwilę obecną widzę, że ona chyba została z Rossmana wycofana. Serduszko mnie boli z tego powodu, bo będę musiała ją sobie po prostu zamawiać przez internet. Tak bardzo mi spasowała, z całą pewnością będę chciała do niej wracać. I zachęcam Was też do tego, że jeżeli macie problemy ze skórą głowy, to ich nie bagatelizować, próbować dobierać sobie odpowiednie kosmetyki. Jeżeli to nie daje efektu, to udać się na konsultację do trychologa, bo warto. Włosy na naszej głowie to nie tylko atraktant, ale zwłaszcza w okresie zimowym przyczyniają się do poprawy termoregulacji naszego ciała, ochrony naszej czaszki. Więc warto jest dbać o to, by i włosy były w dobrej kondycji, i skóra głowy. Nie zapominajcie również o noszeniu różnego rodzaju nakryć głowy. Wiem, że jest to zmora, ja też nie lubię, bo czapki bardzo często sprawiają, że potem fryzura nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Ale chodzi tutaj nie tylko o zdrowie narządu słuchowego, ale również o to, żebyśmy w komforcie i w zdrowiu mogli tą zimę przeżyć aż do wiosny. Także zachęcam do tego, żeby może jednak polubić się z jakimiś nakryciami głowy. Ja też będę się starała. Dajcie znać, czy któreś z tych kosmetyków miałyście, czy dodałybyście coś jeszcze do tych dzisiejszych zaleceń. Może macie jakieś kosmetyki, które właśnie zimą wyjątkowo dobrze Wam się sprawdzają? Dawajcie znać w komentarzach, a jeżeli szukacie jakichś propozycji zimowych kosmetyków, to koniecznie zajrzyjcie właśnie do sekcji komentarzy, żeby poznać jeszcze dodatkowe opinie różnych innych moich obserwatorek, użytkowniczek kosmetyków. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, że jeżeli chciałybyście wesprzeć rozwój tego kanału, to możecie postawić mi wirtualną kawę. W ramach tego na Instagramie robimy sobie systematycznie live'y przynajmniej raz w miesiącu. Ale to już wszystko, wszystkie te informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Także zapraszam, żeby zerknąć i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Cześć!